To, co robisz, wykonuj to z miłością, bo czasami jest tak, że kochamy to, co robimy, nasz zawód, nasze powołanie, to, czym się zajmujemy, ale jednak z jednej strony mamy tą miłość do tego, co robimy, a z drugiej zmuszamy się, przymuszamy i wykonujemy pewne rzeczy w tej dziedzinie, ale nie z miłością, tylko z przymusu, z taką ciężką energią. I dlatego często trudno nam szybko osiągnąć rezultaty, bo by błyskawicznie dojść do tego, czego pragniesz, osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele, należy połączyć te dwie rzeczy. Z jednej strony robić tylko to, co kochasz, czyli Twój zawód, Twoje codzienne zajęcia, wszystko robisz tylko to, do czego woła Cię Twoje serce. Tak jak mówiliśmy o tym na naszych poprzednich ceremoniach, czyli gdy czujesz, że coś Cię uskrzydla, że coś otwiera się w Tobie, gdy wykonujesz jakąś czynność, to idealnie, ale wtedy, gdy robisz to, to rób to również z miłością, by uniknąć takiej sytuacji. Kochasz Twój zawód, to co robisz, to Cię uskrzydla, to jest to, o czym marzyłaś i marzyłeś i dokładnie teraz jesteś na tej drodze, ale jednak gdy musisz wykonać te poszczególne kroki w ramach realizacji na przykład Twojego zawodu, to się do tego zmuszasz, przymuszasz, bo nie wykonujesz tego z miłością. Jeszcze raz, kluczem jest... Kochaj to, co robisz i rób wszystko z miłością. Ja wiem, że to jest bardzo trudne spotkanie i sam temat naszej dzisiejszej 93. ceremonii, bo zawsze wydaje nam się, że jeżeli coś kochamy, to robimy to z miłością. Nie ma nic bardziej błędnego. Często jest właśnie tak, że kochamy coś, ale gdy musimy wykonać pewne rzeczy, które są częścią tej naszej dziedziny naszego działania, to do tych kroków się zmuszamy.